Ja mam jedno świadectwo, właściwie to jest takie poselstwo o tym, że warto przejmować teren. W piątek o 17 stanęliśmy ze Sławkiem, żeby się modlić wstawienniczo o ten teren, kiedy i w ogóle o ewangelizację. Patrzymy, a tam na naszym miejscu właśnie kończy się rozstawiać człowiek z całą perkusją. Perkusista z perkusją. Miał włączone jakieś takie lampki dyskotekowe w środku, w tym największym bębnie. Miał porozstawiane jakieś rzeczy, chyba chciał coś sprzedawać, nie wiem. Ja stanęłam wyżej, Sławek do niego podszedł i on nie zareagował. I pomyślałam sobie, o, będzie ciężko, tak? Ale mówię, okej, ale ja podchodzę do niego. Podeszłam do niego, wyciągnęłam rękę, on rozmawiał przez telefon. I mówię, cześć, mamy tutaj na 18 zgłoszoną ewangelizację. On tak na mnie popatrzył, mówię, już się zwijam. I słuchajcie, on musiał długo się rozstawiać, ale zwinął się dosłownie w 10 minut. W 10 minut się zwinął i to mi pokazało, że wystarczy tylko zająć swoją pozycję i wziąć autorytety nad danym miejscem. I to jest łatwe. Ale pierwsza myśl była, o, będzie trudno, bo nie ustąpił za pierwszym razem, tak? Druga rzecz. Gdy przyszłam do tego kościoła, miałam 14 lat już chodzenia z Bogiem. I dzisiaj rano, nie byłam przygotowana na to, że będę się tym dzielić, ale dzisiaj rano czytałam pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 15 werset. I tam Paweł mówi, że nauczycieli możecie mieć 10 tysięcy, ale ojców macie niewielu. I to ja was zrodziłem przez Ewangelię. I przypomniałam sobie, jak ja się narodziłam na nowo. I to nie był dobry powód, bo nikt tam mnie tam nie walnął w plecy, nie odkaszlnęłam. Wiecie, tak jak dzieci przyjmują te położne i wiadomo, tutaj odśluzuje, tam coś zrobi i te dzieci wchodzą zdrowe. Nikt mi tak tego nie zrobił. Ja nie miałam 10 punktów w skali Abgar i po prostu tak weszłam w chrześcijaństwo. Nie znalazłam, może źle mówię, byli ojcowie, ale oni daleko mnie nie mogli doprowadzić, ponieważ nie stali na nauce apostolskiej. I ja sobie nazbierałam bardzo dużo różnych nauczycieli. Ponieważ nie wystarczało mi to, co było w rodzimych kościołach, to ja sobie ściągałam różnych nauczycieli. I w momencie, kiedy przyszłam tutaj, to Artur zaczął nagrywać fundamenty i wiecie, 14 lat z Bogiem, gdzieś tam jakieś służby po drodze i tak dalej. Mogłam sobie pomyśleć, przecież to jest takie oczywiste, bo to fundamenty są oczywiste, prawda? To jest takie oczywiste, ja już wszystko wiem, ale ja pamiętam rozmowę pierwszą z Arturem, gdzie on mi zadał pytanie, czy ty mi ufasz? Widziałam jego życie i widziałam swoje życie. Widziałam, że narodziliśmy się na nowo, prawie w tym samym momencie. Powiedziałam, ufam. I wkrótce zrobiłam sobie taką rzecz, o której wie Agnieszka Smoczyńska. Bo zaczęliśmy być liderami grupy i w pewnym momencie, jak ja zaczęłam podważać prawdziwość swoich poprzednich doświadczeń, nauk, które nabrałam, bo wiecie, ja zbudowałam samowolkę. Ja raz budowałam od podstaw, raz coś z dachu, raz wstawiłam okno, tutaj nie dobudowałam ściany. To było kulawe wszystko. Zachłystywałam się naukami o tym, żeby nakładać ręce, a nie miałam zbudowanych totalnie fundamentów. I przyszedł taki moment, kiedy pokład mi wyjechał spod nóg. Ja nie miałam nic. Zdecydowałam się po prostu pozbyć wszystkiego. I być może nie była to dobra metoda, bo podważyłam przy okazji bardzo dużo prawdziwych rzeczy. Ale Duch Święty poukładał to wszystko. I pamiętam, jestem osobą proroczą, więc wszystko u mnie, jak się dzieje wewnątrz, to się dzieje też na zewnątrz. I sąsiedzi zaczęli budować dom.
i zaczęli budować fundamenty. O 6 rano ta ekipa już była, mieli bardzo dobrą ekipę. 6 rano zaczynali w ogóle ugniatać fundamenty. Mieszkamy na wydmach, więc wiecie jak to jest. Po prostu wszystko się trzęsło. Czułam się tak, jakbym w ogóle chciała mi się wymiotować. I to samo się działo w moim duchu. Nie miałam już niczego, na czym mogłabym się oprzeć, bo postanowiłam podważyć wszystko, co jest lewe i zbudować od początku. I zbudowałam od początku. I wydawało mi się, że już wszystko mam. Jakiś czas temu zaczęłam redagować książkę o fundamentach. I zauważyłam, że do fundamentów to trzeba wracać. Po prostu to była bardzo błogosławiona praca. Przez prawie rok maglowałam te fundamenty. I chcę wam powiedzieć, że nigdy nie jesteście za daleko z Bogiem i za długo nie chodzicie, żeby po prostu nie wracać do fundamentów, do fundamentalnych spraw. Bo ja w ogóle przez pryzmat fundamentów spojrzałam na moje małżeństwo na przykład ze Sławkiem. I zobaczyłam, ja nie jestem taką żoną, jak tam jest napisane. W ogóle nie jestem taką żoną, nie? Gdzieś na poziomie ogólności, tak jak Agatka dzisiaj mówiła, w Chrystusie, ale to jest bardzo ogólne, tak? A tam są szczegóły. I nauczycieli możemy mieć tysiące, ojców mamy niewielu, więc jak rozpoznaliście ojca, to bierzcie od niego. Amen. Amen.